Białka, podobnie jak kwasy nukleinowe, zawierają w sobie informację, która ta informacja właśnie może być przedmiotem badań i dalszych analiz, a co dalej za tym idzie, pewnych przewidywań pomagających na przewidywanie wyniku eksperymentu, na przewidywanie drogi, najkrótszej drogi osiągnięcia celu, o który nam chodzi. Dzięki czemu, dzięki tego rodzaju podejściu teoretycznemu, z pomocą właśnie procesorów, komputerów, oprogramowania odpowiedniego, jesteśmy w stanie dojść znacznie szybciej i łatwiej do zamierzonego celu niż przy czystej, empirycznej pracy, która nie zawsze nam jest w stanie pokazać, czy idziemy właściwą drogą. Często kończyło się to na tym, że żeby osiągnąć na przykład pewien preparat biologicznie aktywny, białkowy preparat biologicznie aktywny, należało sporządzić zupełnie w ciemno 500 000 próbek i wszystkie je farmakologicznie na przykład przetestować pod względem aktywności biologicznej, aktywności fizjologicznej, czy przypadkiem którejś z nich nie posiada swoich cech takich, jakich poszukujemy. Jeżeli chodzi o analizę teoretyczną białek, białka analizowane są na różnych poziomach strukturalnych, ponieważ, jak jest to powszechnie wiadomo z materiału akademickiego, białka mają struktury od pierwszo- do czwartorzędowej włącznie. O co chodzi z tymi strukturami? Struktura pierwszorzędowa, czyli podstawowa, czyli jakby podstawowa informacja zawarta w białkach, jest to nic innego jak kolejność ułożenia aminokwasów, które są podstawowymi składnikami budulcowymi każdego białka. Białko składa się z aminokwasów, tak jak DNA składa się z nukleotydów, tak jak budynek składa się z cegieł. Kolejność ułożenia, wzajemne zaaranżowanie względne tychże podstawowych elementów budulcowych jest właśnie jakby takim siedliskiem informacji, kolejność tychże aminokwasów, podobnie jak w tekście, który ma w sobie jakiś sens, kolejność ułożenia liter łączy się, tworzy wyrazy o pewnym jakimś logicznym, sensownym znaczeniu. Mamy tutaj na ekranie przykład sekwencji aminokwasowych białek, czyli tak zwanej struktury pierwszorzędowej, w sposób taki liniowy, każdy wiersz przedstawia sekwencję aminokwasową jednego białka, złożonego z jednego takiego łańcucha poliaminokwasowego, gdzie kolejność tych aminokwasów ułożenia jest istotna i niesie za sobą informację, jest specyficzna dla każdego białka oraz również kierunek jest, znaczy lewa strona i prawa strona, one nie są równocenne, nazywa się to N końcem i z prawej strony C końcem. Zawsze zapis jest według takiej konwencji, jak tutaj podane jest, jak tutaj podaję. I w ten sposób można przedstawić każde białko w sposób jednoznaczny, zapobiegający pomyleniu go z innymi. Od razu już na tym poziomie jesteśmy w stanie dokonywać pewnej analizy teoretycznej o charakterze porównawczym, poszukując na przykład pewnych cech wspólnych między porównywanymi białkami na różnych poziomach. Oczywiście to, co nas interesuje docelowo, to są wspólne cechy o znaczeniu aktywności biologicznej, o znaczeniu jakichś tam działań fizjologicznych, ale one są konsekwencją właśnie ich budowy i to na poziomie struktury pierwszorzędowej. Owa sekwencja aminokwasowa determinuje dalsze cechy charakteryzujące dane białko. Jakie to są cechy? Więc tak jak powiedziałem właśnie, jest to funkcja biologiczna, pewne cechy fizjologiczne danego białka, które się zachowuje w odpowiedni sposób w organizmie i pełni określoną rolę, jak i również pewne funkcje strukturalne, mam tutaj na myśli strukturę trzeciorzędową, czyli innymi słowy konformację cząsteczki białkowej. Wiadomo, że każde białko, każda biomolekuła ma pewną budowę, pewien kształt przestrzenny, który też charakteryzuje to białko, no i nadaje mu pewną specyficzność. Jest bardzo ścisły związek między sekwencją aminokwasową, między budową przestrzenną cząsteczki oraz tą aktywnością fizjologiczną. Jak wygląda związek między strukturą pierwszorzędową, czyli sekwencją aminokwasową, a budową cząsteczki? Taki łańcuch, liniowo tutaj przedstawiony, czyli polimer aminokwasowy, zwija się w przestrzeni trójwymiarowej. Tutaj akurat widzimy animację przykładowego białka z wyszczególnionymi pewnymi pozycjami. Te pozycje to są kolejne numery aminokwasów właśnie, które są ponumerowane na podstawie tejże struktury pierwszorzędowej sekwencji aminokwasowej. Sposób przedstawienia struktury białka, przestrzennej struktury białka, może być różnoraki. Na przykład tutaj przedstawię kilka sposobów w zależności od potrzeb, co ma być wyeksponowane w cząsteczce białkowej, czy tylko wiązania między atomami, jest to najprostszy jakby, jeden z prostszych sposobów. Czasem poszczególne atomy są wyeksponowane w sposób taki modelu czaszowego, ale to nie jest wszystko. Ta sama cząsteczka może być przedstawiona również w taki sposób, w zależności od potrzeby. Tutaj widzimy, że jest wyeksponowane upakowanie, czy też zwinięcie się przestrzenne tego właśnie łańcucha poliaminokwasowego. Tutaj mamy kolejne sposoby przedstawienia tejże samej, to jest cały czas ta sama cząsteczka białka, tylko w inny sposób prezentowana. No i jeszcze inne sposoby, gdzie tutaj mamy wyłącznie przedstawienie zwinięcia się w przestrzeni podstawowego łańcucha polipeptydowego, tzw. węgli C-alfa. I bardzo interesujący, chciałbym zwrócić szczególną uwagę, bardzo interesujący jest ten sposób przedstawienia, gdzie cała cząsteczka, czyli wszystkie atomy plus związania łączące te atomy, są jeszcze jakby oplecione, pokryte tak zwaną powierzchnią van der Waalsowską, i ten sposób przedstawienia w zasadzie jest najbliższy prawdy, to znaczy białko w organizmie, w roztworze wygląda w sposób najbardziej podobny do tej właśnie prezentacji. Taki właśnie ma kształt, takiej jakby góry lodowej. Tutaj jeszcze widzimy kolory czerwony, niebieski. One reprezentują różnego typu potencjały elektrostatyczne, które znajdują się na powierzchni tejże cząsteczki. Tak więc wygląda struktura tegoż białka. Mamy tutaj drugi przykład tej sekwencji, którą tutaj też pokazywaliśmy. Jak powiedziałem wcześniej, jest to reprezentacja pewnej rodziny białek, wielu białek. Każdy wiersz to jest jedno białko. To są białka krótkie, jak tutaj widać, składają się z około 30 aminokwasów. Tutaj jest właśnie przy okazji problem taki, należałoby to wyjaśnić. Od ilu aminokwasów możemy mówić o białku, a jaka jest wartość krytyczna liczby aminokwasów, poniżej których jeszcze to białkiem nie jest, a jest to na przykład polipeptydem czy oligopeptydem. To jest podział czysto sztuczny, tutaj nie ma takiej ostrej granicy. To jest w zasadzie kwestia umowna. Niektórzy uważają, że taką graniczną wartością jest 40 elementów podstawowych, 40 aminokwasów. Inni uważają, że takich aminokwasów powinno być 100, żeby taki polipeptyd mógł pełnić funkcję i mógł być nazywany białkiem. Na tym obrazku, na tej prezentacji mamy do czynienia z rodziną wielu białek, które posiadają pewne wspólne cechy. Te wspólne cechy, nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, są obramowane ramkami. O co chodzi? Jeżeli popatrzymy na symbole, każdy symbol reprezentuje jeden aminokwas, czyli pojedynczy element budulcowy takiego białka. Jeżeli w kolumnie ten symbol się powtarza, jest identyczny, jest niezmienny, mówimy wtedy, że ta pozycja w tej rodzinie białek, ta pozycja w sekwencji aminokwasowej tej rodziny białek jest pozycją konserwatywną, a w związku z tym ona musi pełnić jakąś istotną funkcję, zarówno strukturalną, jak i funkcjonalną dla tego białka. W ten sposób przez badania porównawcze wyławiamy te fragmenty w białku, które są rzeczywiście istotne dla jego egzystencji, dla samego faktu, że takie białko i taka rodzina wyewoluowała. Prawda? W ten sposób jesteśmy w stanie wyeksponować to, co jest istotne. Na podstawie takiego zestawienia sekwencji aminokwasowych jesteśmy w stanie utworzyć tak zwaną sekwencję konsensusową, po polsku bardziej to się nazywa sekwencja uzgodniona, która jest jakby modelem ogólnym przedstawiającym wszystkie cechy wspólne dla danej rodziny białek. W ten sposób jesteśmy w stanie na przykład wyróżnić i opisać, jakie cechy posiada na przykład pewna grupa białek o jakiejś aktywności enzymatycznej i wspólnym pochodzeniu jednocześnie, albo jakichś białek o charakterze hormonalnym, czy też strukturalnym, powiedzmy stabilizującym, powiedzmy błonę komórkową, dajmy na to erytrocytów. Jak wiemy, erytrocyty wszystkie mają ten sam kształt. Jakie są konsekwencje tego wszystkiego, tak w jednym skrócie? I po co się to wszystko robi? Najlepszym przykładem jest coś takiego, co właśnie mi chodzi po głowie, chciałbym to podać. Dajmy na to, przychodzi do mnie lekarz, który mówi: mam pacjenta, który jest cukrzykiem, ale nie mogę mu zaaplikować hormonu insuliny, ponieważ on wykazuje nietolerancję immunologiczną na insulinę. Insulina jest białkiem, białka są immunogenne, a więc mogą wywoływać reakcję immunologiczną. Wówczas na podstawie tego rodzaju podejścia teoretycznego, analizy teoretycznej, znając strukturę i sekwencję aminokwasową insuliny oraz fragmenty, które są istotne dla aktywności hormonalnej tego białka, modeluje taki substytut, zamiennik insuliny, który zachowuje tą aktywność biologiczną, ale nie posiada tak zwanych determinant antygenowych, to znaczy nie posiada fragmentów odpowiedzialnych za reakcję immunologiczną. Tak wymodelowane białko, oczywiście po przejściu przez pewne badania farmakologiczne, może być zaaplikowane i uratować albo uprzyjemnić życie takiemu pacjentowi.